Rosja. Incydent na terenie rezydencji ambasadora USA. Znak zapytania Rosja. Kierowca wjechał na teren rezydencji ambasadora USA. Był pijany. Kierowca, który wjechał na teren rezydencji ambasadora USA w Rosji, był nietrzeźwy, potwierdziła w piątek 18 września moskiewska policja. Około godziny 16:25–15:25 mężczyzna prowadzący pojazd terenowy uderzył w bramę ogrodzenia budynku w rejonie domu nr 10 w zaułku z Pasopieskowskim. Kierowca został zatrzymany przez policję na miejscu zdarzenia. Jego tożsamość została ustalona, podała policja. Poinformowano również, że 44-letni kierowca znajdował się w stanie upojenia alkoholowego. Został wysłany na badania lekarskie. Nikomu nic się nie stało. Policja wyjaśnia wszystkie okoliczności incydentu. Wcześniej rzeczniczka ambasady USA Rebecca Ross poinformowała, że obywatel Rosji naruszył samochodem granicę rezydencji ambasadora USA w Moskwie. Dodała, że ambasadora nie było w tym czasie w domu i nikt nie ucierpiał.